Panie marszałku, pani minister, Wysoka Izbo. Przed chwileczką mieliśmy okazję usłyszeć takie oto słowa: publicystyczne rozdawanie pieniędzy, programy propagandowe, bardziej elastyczne podejście, to znaczy, że rodzicielstwo nie polega na kupowaniu. Tak, rodzicielstwo polega na tym, aby rząd odpowiedzialny wspierał rodziny, które mają, posiadają dzieci, które chcą i które państwo, które umożliwia rodzicom, matkom pójścia do pracy. Ku temu właśnie celowi służy program Maluch+. Szanowni Państwo, pani minister powiedziała jasno, rodzina jest fundamentem silnego państwa. Nie możemy o tym zapominać. Nikt z Prawa i Sprawiedliwości nie zaprzecza, że Maluch program powstał w 2011 roku, ale oto kilka danych. W 2011 roku na to przedsięwzięcie wspierające polskie rodziny przeznaczone było 40 milionów. W 2018 450 milionów. Czy Państwo widzicie różnicę? Pani minister, gorąca prośba. W jakim wymiarze finansowym rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera właśnie polskie rodziny? Dziękuję bardzo.